przed nami pojedynek, w którym stawką jest pas interkontynentalny. Pretendentem jest pochodzący z wysp Samoa i ważący 160 kg Umaga. Jego rywal to ważący 102 kg mistrz interkontynentalny Y2J Chris Jericho. Pamiętamy, rok temu Umaga stracił pas w Europie. Właśnie ten pas interkontynentalny w walce z Santino Marellą pomógł mu wtedy Bobby Lashley. No jednak teraz ma szansę go odzyskać. Ten oto piękny pas jest szalą tej walki. Umaga kontra Y2J Chris Jericho. Uważasz, Andrzej, że Umaga jest w stanie to osiągnąć, jest w stanie znowu zdobyć pas? On jest w stanie wygrać ze wszystkimi. Umówmy się, jeżeli się skoncentruje, ale jego największym przeciwnikiem jest on sam często. Także musi uważać. Jeżeli się skoncentruje i nie będzie robił takich prostych błędów, to zdecydowanie on jest faworytem w tym pojedynku. Nic nie umniejszając Chrisowi Jericho, ale to jednak Umaga jest, jak to go nazywają, samoańskim buldożerem. W tej chwili serię ciosów wyeliminował Chrisa Jericho z jakichś prób ofensywnych. Sam jest w takim dominatorem w ringu. Potężne uderzenia. Tak, w takim bezpośrednim starciu nie ma najmniejszych szans. Chris Jericho musi tylko wykorzystywać swoją szybkość, skoczność, prawda? I wtedy jest w stanie zaskoczyć, ale o. Irish Whip próbował back body drop, ale troszeczkę się spóźnił. Ładnie wykorzystał to Chris Jericho i... No i właśnie to, co mówiłem, to jest jego największy przeciwnik. On sam, jego waga. Jeśli Chris Jericho to wykorzysta, właśnie tą szybkość, to ma wtedy szansę, ale no... powinien jak najmniej się klinczować. Sędzia zdołał doliczyć tylko do jednego. Obaj ponownie na nogach. Umaga odpycha Y2J'a, który cały czas atakuje. No ale już trochę zainkasował Umaga. Ale proszę, tylko jedno klepnięcie Umagi i już widzimy, jak wygląda Chris Jericho. Umaga dominuje w tej walce. W tej chwili spokojnie podnosi Chrisa Jericho. Czy tu już będzie Samoan Spike? Nie, tylko gigantyczny headbutt. Uderzenia Umagi są szczególnie silne. Jak wiemy, głowę ma ze stali, ale tak będzie dalej. Zobaczymy po przerwie. Przed wami gwiazda WWE, Mr. Kennedy, z bardzo ważną informacją dla wszystkich fanów. Gwiazdy WWE to zawodowcy. Przez lata przygotowujemy się do tego, żeby bezpiecznie wykonywać to, co robimy w ringu. Nigdy nie próbujcie kopiować naszych występów w domu ani w szkole. Zachowajcie bezpieczeństwo, nie próbujcie tego w domu. Wracamy na ring row, walka o pas interkontynentalny. Umaga, pretendent do tytułu, w tej chwili dominuje nad Chrisem Jericho, ale kto postawi kropkę na D, okaże się wkrótce. Póki co Umaga jest lepszy od Y2J'a, nie da się tego ukryć. Jeżeli Chris Jericho nie będzie próbował wykorzystać swojego sprytu, szybkości, no to nie ma najmniejszych szans w walce z Umagą, który jest dużo, widzimy, silniejszy, większy. Minięty Human Wrecking Ball wykorzystuje to Chris Jericho, który wykonuje akcję wysokiego ryzyka. Trzecia lina i potężny atak przed ramieniem z wyskoku. Ale sam też lekko się przy tym kontuzjował. No i proszę. A publiczność liczy razem z sędzią, który z nich szybciej się podniesie. Ma kto liczyć, ponad 17 tysięcy fanów na arenie O2 i Y2J zbiera się pierwszy do ataku. Dwa uderzenia, teraz jeszcze kopnięcie. Umaga lekko, tak jakby ogłuszony, ale nie, kontruje Irish Whip. Wykorzystuje jednak to przeciwko niemu Y2J. Jeden naskok, drugi naskok przed ramieniem. Jeszcze jeden rozbieg.
No właśnie, no właśnie, to jest cały Umaga. Samoański buldożer, bierze rozbyki i headbutt z naskoku minięty. Y2J robi unik i niski dropkick. Taką technikę powinien stosować Y2J, właśnie takiego podpuszczania i unikania, żeby to właśnie Umaga własnym ciężarem sam siebie pokonał, ale jeżeli teraz potrafi przekręcić, ale to po co? Po co właśnie? Jeszcze po to, żeby zainkasować klapsa takiego. Być może Y2J już myślał, że czas na Walls of Jericho, ale jednak nie. I mamy samo Andro. Znowu błąd. Potworny błąd. Jeden, teraz chyba dwa. Już nie da... A jedna. Bardzo niewiele brakowało, aby Umaga został nowym mistrzem interkontynentalnym, a załatwiłby to tą oto akcją, którą widzieliśmy. Samo Andro nie przytrzymał. Y2J zerwał się jednak, dał radę przerwać liczenie, ale w tej chwili musi się zmierzyć jeszcze z tym i mierzy się. No i teraz w opałach jest, widzimy palec. Samoan Spike, zamach to... potężny, ale nie. Minięty i Big Boot. Trudno powiedzieć w wypadku Umagi, że to jest Big Boot, bo on nie nosi butów. Dwa, ale teraz trzy, tak. Aj. Umaga uderza głową o stalowe narożniki. Y2J wykorzystuje tę akcję, aby obronić pas mistrzowski. No. No i właśnie tylko sprytem można pokonać tego samońskiego buldożera. Tak jak to właśnie wykonał Y2J. Widzieliśmy jedną zmianę właściciela pasa na tej gali, jednak ten oto zawodnik zachowuje mistrzostwo.